Drodzy widzowie, chciałbym Was powitać w drugiej części naszego programu IT Biznes o nowych technologiach w biznesie. Nazywam się Paweł Pilarczyk, jestem redaktorem naczelnym portalu itbiznes.pl o tej samej tematyce. W poprzednim odcinku naszego programu opowiadaliśmy o pracy zdalnej, o narzędziach do pracy zdalnej oraz o samochodach elektrycznych, o ich zaletach oraz o ich ograniczeniach. Tym razem ten odcinek programu chcielibyśmy podzielić na dwie części. W pierwszej części opowiemy o najważniejszych wydarzeniach w nowych technologiach, z jakimi spotkaliśmy się w ostatnich dniach. W drugiej części powrócimy do pracy zdalnej, pokażemy konkretne rozwiązania, konkretne narzędzia, które można zastosować w firmie, a także w domu. Dzisiaj moim gościem jest dr Maciej Kawecki, adwokat, prezes Instytutu LEMA i dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Witam Cię, Maćku. Bardzo serdecznie, cześć. Cześć, Maćku. Maćku, powiedz mi, bo Instytut LEMA jest nową inicjatywą. Powiedz, czym się ten instytut zajmuje? No jest nową inicjatywą, jest fundacją powołaną przy współpracy z rodziną Stanisława Lema, zwłaszcza Tomaszem Lemem. I rzeczywiście taką ideą jest promowanie bezpieczeństwa przestrzeni cyfrowej, wychodząc od literatury Stanisława Lema. Czyli rzeczywiście traktujemy literaturę Lema, tą dostępną tutaj, jako taka okazja do tego, żeby, jako taki punkt wyjścia do tego, żeby podnosić w Polsce rzeczywiście kompetencje cyfrowe. Pierwszy projekt Ogarnij Hejt, czyli walka z mową nienawiści, o czym Lem w ostatnich latach swojego życia mówił bardzo dużo czasu poświęcał rzeczywiście bezpieczeństwu internetu. Ale nie tylko, to jest również literatura i to są również, to są przede wszystkim obchody roku Lema, rok 2021. To jest setna rocznica obchodzin urodzin Stanisława Lema pod hasłem bezpieczeństwa przestrzeni cyfrowej, święto technologii, nauki i literatury. I tym zajmuje się Instytut w swoim założeniu. Super, bardzo dziękuję. Maćku, chciałem z Tobą porozmawiać o tych wydarzeniach, które się odbyły na przestrzeni ostatnich dni. Z mojej perspektywy takim bardzo dużym wydarzeniem było to, co się wydarzyło w związku z pracą zdalną, z tym, że pracownicy zostali odesłani do domów i okazało się, że wielu z nich niekoniecznie pracowało w tych domach, ale postanowili nadrabiać sobie ci ludzie swoje zaległości na Netflixie. Doszło do tego, że obciążenie sieci czy łączy internetowych wzrosło o 60% i pojawiła się realna perspektywa zatkania się internetu. Komisja Europejska pod postacią komisarza Thierry'ego Breton, który jest komisarzem do spraw rynku wewnętrznego w Komisji Europejskiej, zaapelowała do dostawców takich usług streamingowych, aby wprowadziły pewne rozwiązania, które obniżą to obciążenie. Na ten apel odpowiedział natychmiast Netflix, który obniżył jakość wideo o 25%, czyli również obciążenie łącza o 25%. Netflix wprowadził ograniczenie jakości wideo do SD. Można wymusić jakość HD, ale trzeba to zrobić ręcznie. I także Apple TV Plus obniżył jakość wideo do 670p. I to jest takie rozwiązanie, które rzeczywiście pomaga na pewno odciążyć te łącza, zobaczymy w jakim stopniu. Natomiast drugie takie wydarzenie, które zwróciło moją uwagę, to ta cała akcja wrzucania starych zdjęć na Facebooku. Powiedz mi, o co chodzi z tymi starymi zdjęciami na Facebooku? No, oczywiście my bardzo lubimy łańcuszki, zwłaszcza w takich okresach jak teraz, czyli część z nas dużo czasu spędza w domu, nudzimy się. No jesteśmy podatni na tego typu łańcuszki. Jeden z ostatnich, pamiętam do dziś parę miesięcy temu, kiedy Polskę obiegł łańcuszek chwalenie się, jakbyśmy wyglądali za 50 lat, tak. A więc korzystania z aplikacji mobilnej. Dzisiaj robimy coś zupełnie odwrotnego, pokazujemy, jak wyglądaliśmy 10 lat wcześniej czy 20 lat wcześniej. I teraz coś z pozoru błahego, wydawałoby się, może mieć, nie znamy źródła tego konkretnie łańcuszka, ale musimy pamiętać o tym, że tego typu działania mogą wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. I mówię tutaj zarówno o naszym bezpieczeństwie osobistym, prywatnym, dlatego, bo przecież udostępniamy zdjęcie, które pokazuje, jak wyglądaliśmy 25 lat temu. Na Facebooku mamy zdjęcie, które pokazuje, jak wyglądamy teraz. Jeżeli jakaś pochodząca z nieznajomego źródła sztuczna inteligencja wykorzysta te zdjęcia, to w ten sposób będzie w stanie nas za 15-20 lat, chodzących gdzieś na spacerze, na przykład w Rosji, bardzo łatwo rozpoznać, mimo że nasze rysy twarzy znacznie zmienią się względem tych, które na przykład mamy udostępniane na Facebooku. I to jest nasz osobisty skutek, który może nas spotkać, ale bardzo często zapominamy, że tego typu zdjęcia, które udostępniamy, przez kogoś ta praktyka jest zawsze inicjowana, one stają się takim puzzlem większej układanki, która ma na celu na przykład sprawdzenie, jak my jako społeczeństwo jesteśmy podatni na tego typu akcje różnego rodzaju. Jest ogromną skarbnicą wiedzy
o tym, jak żyliśmy kiedyś, kto jest naszym bliskim, jak wyglądała nasza mama, jak wyglądał nasz ojciec, jaki mieliśmy standard życia. Bardzo często te zdjęcia pokazują nas w jakimś kontekście sytuacyjnym. I to wszystko w skali kilku milionów osób, bo dzisiaj mówi się, że łańcuszek obiegł naprawdę całą Polskę i kilka milionów użytkowników Facebooka zdecydowało się z niego skorzystać. To jest ogromna baza wiedzy, która może być wykorzystana, w zasadzie nie wiemy w jakim celu, może teoretycznie być może wykorzystana również, podobnie jak wcześniejszy łańcuszek związany ze zdjęciami, jak będziemy wyglądać za kilka lat czy za kilkadziesiąt lat, w celu jakiegoś adresowania do nas bardzo takich punktowych cyberataków. I ktoś może powiedzieć, że to jest paniczne myślenie, ale my w dzisiejszym świecie w ten sposób musimy myśleć w mojej perspektywie o nowych technologiach. Rozumiem, ale to wydarzenie, które się odbyło, nie ma związku z koronawirusem jako takim, tak? Nie, ono nie ma żadnego związku z koronawirusem, oprócz tego, że spędzamy dzisiaj wszyscy dużo więcej czasu w sieci. O tym mówiłem, tak? Mówiąc o przepustowości sieci. I to powoduje, że jesteśmy dużo bardziej podatni. Nasza uwaga też spada. Jesteśmy atakowani ze wszystkich stron informacjami o koronawirusie. Mhm. Tym samym nasza uwaga, nasza ostrożność spada. No i korzystamy z tego jeszcze częściej, z tego typu łańcuszków, niż byśmy to w normalnym stanie korzystali. A jeśli już poruszyliśmy temat koronawirusa, ja chciałem wrócić jeszcze do tego tematu koronawirusa. Jakie działania w obszarze cyfrowym się wydarzyły? Co nasz rząd zaproponował w temacie koronawirusa? Ja myślę, że bardzo dużo. Ja myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że za naszymi plecami dzieje się rewolucja cyfrowa pod hasłem koronawirusa. Parę dni temu rząd udostępnił projekt zmiany, tak zwana tarcza bezpieczeństwa, w niej zmiana ustawy o informatyzacji, która uprawnia organy administracji publicznej do tego, żeby starać się o tak zwany tymczasowy profil zaufany, czyli profil zaufany ważny przez 3 miesiące z wykorzystaniem mechanizmu wideokonferencji. I teraz uwaga, jeszcze parę miesięcy temu mówiliśmy o przecieki pochodzące między innymi z The Guardian. Mówiło o tym, że Komisja Europejska chce ograniczyć wykorzystywanie technologii Face ID na terytorium Unii Europejskiej jako tak zwanej technologii nietrwałej na określony czas i nagle teraz okazuje się, że technologia wdrażana jest powszechnie jako jeden ze sposobów uwierzytelniania. I żeby było jasne, akurat to działanie pochwalam. To znaczy nie mamy możliwości starania się dzisiaj o profil zaufany tradycyjnie, urzędy są zamknięte, nie mamy punktów potwierdzających. Nie każdy z nas ma system bankowości elektronicznej cały czas, więc otwieramy się na wszystkich. Ale musimy pamiętać o tym, że to są rozwiązania, które powinny mieć charakter tymczasowy, a do takiego ich powszechnego, trwałego wykorzystywania powinny być troszkę wdrażane w trochę innej atmosferze, tak uważam. Aplikacja koronawirusowa, chatboty wdrażane przez kancelarię premiera, przecież to jest nic innego jak wykorzystanie mechanizmu sztucznej inteligencji. Ja parę dni temu skorzystałem z takiego chatbota, był jeszcze bardzo prosty. I zadałem mu pytanie, czy to prawda, że koronawirus znajduje swoje źródło w nietoperzach i nie zrozumiał mojego pytania. Dzisiaj rano takie samo pytanie zadałem mu i już mi odpowiedział na to pytanie, wysyłając link do informacji dostępnej na stronie Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, to znaczy, że się uczy. I to też są mechanizmy, które w normalnej okolicznościach pewnie byśmy wdrażali wolniej dużo. Więc tak, dzieje się rewolucja cyfrowa, bez wątpienia. Rozumiem. Tutaj jeszcze oprócz tego, że rząd włączył się w tę walkę z koronawirusem, również organizacje prywatne czy przedsiębiorstwa starały się również jakoś pomóc. Na przykład Google czy Microsoft udostępniły swoje pakiety biurowe dla przedsiębiorstw i dla edukacji w wersji darmowej. Firma Acronis udostępniła swoje oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa również za darmo. Cisco udostępniło platformę Webex do prowadzenia webinariów także za darmo. Więc wiele takich firm w tej chwili stara się pomagać również w tej pracy zdalnej i to, że nie musimy tak naprawdę teraz inwestować. Czy jeszcze macie jakieś rozwiązania tutaj? Może coś ci do głowy przychodzi? No bo jest ich cała masa. Znaczy ja sam dostaję ogromną ilość różnego rodzaju, choćby dzisiaj dostałem sekundę temu maila z takim darmowym oprogramowaniem do pracy zdalnej, do zarządzania księgowością w firmie. No i to, co jest w mojej perspektywie najważniejsze, to niezależnie od samych konkretnych produktów, to, że przechodzimy ogromną szkołę cyfrową wszyscy. Ja z perspektywy siebie jako dziekana uczelni wyższej muszę powiedzieć, że to jest dla wykładowców rewolucja. Bardzo często starsi wykładowcy, którzy to dzisiaj bardzo sceptycznie podchodzili do systemów e-learningowych, chętnie uczą, coraz chętniej uczą, wykorzystując tą technologię i to w nas zostanie.
I to też warto podkreślić. Ja też powiem tak na moim doświadczeniu, że moje dzieci w tej chwili przechodzą ekspresową naukę obsługi komputera. Wcześniej jakoś tak do tego nie przywiązywałem większej wagi. Tutaj mamy do czynienia z większym problemem wykluczenia cyfrowego. Musimy pamiętać o tym, że cały czas w Polsce mamy miejsca, w których jedna rodzina to jest albo żaden komputer, albo jeden komputer. Jeżeli rodzic musi zarabiać na komputerze, pracować, To musi to się wtedy dzielić tym dziecko. komputerem. Dokładnie, to dziecko nie ma możliwości się uczenia i to jest ta czarna strona cyfryzacji. To pokazuje, że jeżeli chcemy cyfryzować, to jest bardzo ważne, żeby robić to od podstaw, żeby wraz z cyfryzacją szło również podnoszenie kompetencji cyfrowych. Stąd instytut, od którym zaczęliśmy i dlatego tak ważne jest dzisiaj prowadzenie różnego rodzaju takich akcji i misja, którą prowadzicie na antenie oczywiście. Super. Maćku, bardzo Ci dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy widzom za bycie z nami. Zapraszamy teraz na przerwę i po przerwie wracamy do tematu właśnie pracy zdalnej. Pokażemy już konkretne narzędzia. Dziękuję bardzo. Witamy po przerwie. Powracamy do tematu pracy zdalnej. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o takiej pracy, natomiast nie zdążyliśmy tak naprawdę pokazać rozwiązań, które pozwalają na pracę zdalną, które ułatwiają taką pracę zdalną. I te rozwiązania dzisiaj pokażemy. Moim gościem dzisiaj jest ponownie Ernest Frankowski, założyciel firm IT9 i Nowy Wymiar Prawa, ekspert w sprawach automatyzacji i optymalizacji procesów, metodyk agile i podatków. Cześć Ernest. Cześć Paweł, dzień dobry Państwu. Przygotowaliśmy tutaj dla Państwa pokaz trzech narzędzi w tej chwili. Może jak damy radę, to pokażemy czwarte, ale pewnie nam czasu nie starczy. Ja osobiście dotychczas korzystałem oczywiście z bardzo wielu różnych rozwiązań, natomiast chciałem pokazać dwa, które dla mnie są nowe, więc sam się ich uczę, ale bardzo mi się spodobały. Pierwsze narzędzie do pracy zdalnej to jest Trello. Trello to jest aplikacja, która pozwala zarządzać projektami. Jest to aplikacja, która w podstawowej wersji jest darmowa. Wszystkie projekty w tej aplikacji dzielone są na tak zwane tablice, czyli widzimy w tej chwili, ja tutaj założyłem sobie kilka tablic, mam tablica, czyli projekt, nowy portal o skuterach, to jest temat, który mnie prywatnie interesuje, więc założyłem sobie taki projekt. Tu jakiś projekt superaśne wideo, projekt newsy do napisania, artykuły do napisania i po wejściu w wybraną tablicę wszystkie zadania dzielimy na tak zwane listy. Najprostszy podział list to są listy rzeczy do zrobienia, lista rzeczy, które wykonujemy i lista rzeczy, które są już wykonane. Dopisałem tutaj kilka takich przykładowych zadań, typu zlecić projekt logotypu, zlecić szablon graficzny. Każde z takich zadań mogę przypisać do konkretnej osoby. Tutaj na razie tylko mogę dopisać sam siebie, ale możemy mieć cały zespół osób, które przypisujemy do takiego zadania. Możemy również ustawić termin wykonania takiego zadania, na przykład, żeby to było na wtorek 31 i Po zapisaniu mamy już takie zadanie zrealizowane. Jeżeli zabieramy się za takie zadanie, przerzucamy sobie do zakładki w trakcie, jak jest wykonane, przerzucamy do zakładki wykonano. Jest to super prosta aplikacja, która pozwala nam w większych teamach, zespołach osób zarządzać różnymi projektami. Więc to jest jedno rozwiązanie, które chciałbym polecić, żebyście widzowie wypróbowali to rozwiązanie. Natomiast drugie rozwiązanie mam akurat tylko na obrazku. To jest aplikacja, która się nazywa Zoom. Jest to aplikacja, która pozwala na prowadzenie wideorozmów. Ja dotychczas skorzystałem z takich rozwiązań jak WhatsApp, czy Skype, czy Messenger, natomiast Zoom okazało się, że jest niezwykle prosty w obsłudze i pozwala na zestawianie połączeń w bardzo wiele osób. Tak jak tutaj widzimy na obrazku, to jest akurat moja rodzinka. Jesteśmy połączeni w 5 osób, ale takich połączeń możemy dokonywać nawet w 100 osób jednocześnie. I w wersji darmowej tego rozwiązania ograniczenie jest jedynie takie, że połączenie może trwać 40 minut, aczkolwiek nawet i może i dobrze, bo po 40 minutach powinniśmy się rozłączyć, zrobić sobie 20 minut przerwy i kontynuować połączenie. Więc ja ze swojej strony polecam te dwie aplikacje Zoom i Trello, oprócz oczywiście tych, o których wcześniej wspominałem, czyli WhatsApp, Messenger i tak dalej. Natomiast Ernest pokaże inne rozwiązanie, Teams, nieprzypadkowo, ponieważ Microsoft Teams jest teraz dostępny za darmo przez kilka miesięcy z okazji koronawirusa i jest to rozwiązanie, które jest naprawdę potężne i zaraz właśnie Ernest pokaże, co można w tych Teamsach zrobić. Tak, dokładnie. Dziękuję, Paweł. Zasadniczo jest tak, że Teams jest takim systemem, którego używam na co dzień. Pozwolę sobie tutaj udostępnić ekran. Jest to takie narzędzie, no, ja osobiście go używam, no, niezależnie od tego, czy są jakieś momenty, kiedy to narzędzie jest na lepszych warunkach, czy cenowych, czy nie. Ale ważny jest powód, dla którego jest ono używane i bardzo często jest używane właśnie we wszystkich firmach, no, które już są trochę większe niż mikroorganizacja. To znaczy Teams to jest taki prawdziwy kombajn,
który zawiera w sobie kilka elementów. To znaczy jest tam funkcjonalność do zarządzania projektami, jest czat, są wideokonferencje, coś co wcześniej i wciąż jest Skype'em, ale jest też w to wbudowana integracja z chmurą. I to chmurą rozumianą jako miejsce, gdzie zespół współdzieli pliki i z chmurą w rozumieniu osobistym, czyli miejscem w przestrzeni internetowej, oczywiście zabezpieczone, gdzie możemy nasze własne dane utrzymywać, oczywiście takie dane związane z kwestiami zawodowymi. Struktura Teamsów jest, no, jak to Teamsy, jest to aplikacja, która dzieli naszą pracę na zespoły. Zespół to może nieszczęśliwa nazwa, tak naprawdę odpowiednik tego zespołu to tak naprawdę projekt. Zakładając zespół, w tej aplikacji zakładamy jakiś projekt. Podobnie jak w aplikacjach, które opisywał Paweł, możemy określać harmonogram. Tutaj taki prosty na potrzeby naszej rozmowy stworzyłem, przydzielać zadania w kilku wątkach projektowych, ale myślę, że to wszystko, tego typu elementy są w tych aplikacjach innych też. To, co jest prawdziwą siłą tej aplikacji, oprócz nieograniczonej wolumenowo, jeśli chodzi o ilość użytkowników wideokonferencji, jest tak naprawdę integracja z Office 365. To znaczy już nie wychodząc z tej aplikacji, otwierając dokument czy popularnego Worda, czy Excela, czy PowerPointa, możemy z tego poziomu wspólnie pracować nad jednym dokumentem i to w czasie rzeczywistym. To znaczy tutaj ja coś pisząc, jeżeli jednocześnie na przykład Paweł by pisał swój jakby wkład do tego dokumentu, po prawej stronie ekranu z boku pojawiałaby się informacja, kto co wpisuje i ten system na bieżąco uzgadniałby wersję. Tak naprawdę na dowolnych dokumentach biurowych w ramach oczywiście pakietu Office można dokonywać no takiej w pełnej zakresie symultanicznej pracy wspólnej. Co więcej, w ramach dokumentu na przykład takiego Worda można wręcz prowadzić dyskusję w czasie rzeczywistym, czyli chat wbudowany w dokument Worda czy Excela, na którym pracujemy. Inna zaleta tego oprogramowania to, i to jest może ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę, że można je rozbudowywać o funkcjonalności i aplikacje firm trzecich. To jest tak naprawdę tylko początek, tu są setki różnych rzeczy, które można do naszego zespołu, do naszego projektu dodać i rozbudowywać możliwości zarządzania danym projektem czy zespołem na odległość. Arys, a czym się różni Teams od Slacka? Odpowiedź na to pytanie jest trudna, bo to jest trochę tak, jak są zwolennicy różnych rozwiązań, które dla osób postronnych no właściwie niczym się nie różnią, tak? No, kogoś, kogo nie interesują komputery, spór pomiędzy ludźmi lubiącymi pecety a urządzeniami spod znaku nadgryzionego jabłka, no, może być dosyć bezprzedmiotowy. No tu jest trochę podobnie. Obydwie aplikacje spełniają podobną funkcję. Ja myślę, że kwestia jest w genezie tych wszystkich aplikacji. Slack powstał jako taki sprawny komunikator dla małych zespołów. Był bardzo przez pewien czas hołubiony przez środowisko startupowe. No i jak każdy tego projekt zaczął się rozwijać i zaczął być obudowywany funkcjami do zarządzania projektów. I obecnie wygląda to w ten sposób, że no jest aplikacją podobną do Teamsów, bo też ma podział na projekty takie, które są podobne do tych tutaj zespołów projektów w Teamsach, a jednocześnie jest to aplikacja, która jest bardzo znana, to znaczy Slack, z integracji z aplikacjami firm trzecich czy zespołów trzecich. No jakby rozbudowywanie Slacka o jakieś elementy związane z harmonogramami, z botami, automatyzacją, pocztą, głosowaniami, wykresami Ganta, no przeróżnymi rzeczami jest bardzo duża. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o możliwości integracji z firmami czy z rozwiązaniami trzecimi, to szacuje się, że Teams ma 300-400 takich integracji możliwych. W Slacku to jest około 800 i tutaj Teams w zakresie integracyjnym bardzo goni rozwiązanie Slackowe, ale pomijając to, podstawowe funkcjonalności są komplementarne i tak naprawdę, jak wspominałem, jest to kwestia gustu i do tego, kto jest do czego bardziej przyzwyczajony. Utarło się mówić, że w większych firmach to jest Teams. Tutaj, Erys, że Teams w większych firmach, a w mniejszych Slack, tak?
Ja ci może przerwę tutaj, Enes, bo ja z tego Slacka korzystam. Ty pokazujesz to od takiej zaawansowanej strony. Dla mnie podstawową funkcjonalnością Slacka, to jest mój ekran Slacka, jest po prostu komunikator grupowy. Ja mam akurat tutaj, założyłem teraz, żeby poukrywać potencjalnie moich współpracowników, założyłem sobie taką grupę, w której jestem sam, ale jest to tak jak widać komunikator. Ja tu mogę sobie pisać: dzień dobry, o, dzień dobry. Czyli mogę tutaj podzielić sobie w Slacku tematy rozmów na tak zwane kanały, które mam po lewej stronie. Mam tutaj planownik, plan, jakiś kanał losowy. Mam Slackbota, to jest Slackbota, to jest taki robot, z którym mogę porozmawiać. Mam siebie, mam jakiegoś współpracownika mojego, więc może to być używane jako taki komunikator grupowy, ale można również stosować takie integracje, jak pokazał Ernest. Ernest, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za pokazanie również tych rozwiązań. Chciałem jeszcze zachęcić do przeczytania artykułu mojego autorstwa na serwisie itbiznes.pl. Artykuł pod tytułem Praca zdalna. Można go bardzo łatwo znaleźć na stronie głównej. Tam opisałem takie rozwiązania, nie tylko te, które pokazaliśmy dzisiaj, ale wiele innych. A także do zajrzenia na profil na LinkedIn firmy IT9, gdzie Ernest właśnie opublikował zestawienie trzech najpopularniejszych aplikacji do pracy zdalnej, czyli Trello, Slack i Teams. I to jest taki dokument PDF, w którym wszystkie cechy szczególne tych aplikacji są ze sobą porównane. Można wybrać tą najbardziej odpowiednią dla siebie. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania nas w przyszłym tygodniu. Dziękuję.